Rozkład tygodniowy na następny tydzień od 28 marca do 3 kwietnia, kochani. Już zakończa się, jak Państwo widzą, nasz miesiąc marzec i niedługo kwiecień, święta wielkanocne, ferie. Także, kochani, zobaczmy, co na tym przełomie miesiąca, czy miesiąców, dwóch miesięcy, przepraszam, wydarzy się, co jest ważne, na co należy zwrócić uwagę, co karty zasugerują nam. Talia kart Tarota. I prosimy o 7 kart Tarota. Na następny tydzień. Proszę o 7 kart Tarota na następny tydzień. Kochani, w międzyczasie oczywiście witam wszystkich serdecznie, moich kochanych subskrybentów, którzy są tutaj wierni, ciągle zaglądają. Nowych słuchaczy, którzy przychodzą codziennie, patrzą, oglądają, słuchają, co jest na moim kanale. Zapraszam wszystkich nowych do subskrypcji. Zasubskrybujcie dzwoneczkiem u góry mój kanał, a dostaniecie codzienne powiadomienia o moich wróżbach, o filmikach z wróżbami. Zapraszam. Zapraszam również do komentowania, lajkowania. Zapraszam również do wróżb indywidualnych. Mogę powróżyć Państwu indywidualnie. Oczywiście są warunki takich wróżb i wróżę indywidualnie na podstawie Waszych dat urodzenia, zdjęć i konkretnych pytań, lub robię również indywidualnie lustro, prognozę związku. Zapraszam Was, napiszcie mi e-maila. Mój adres mailowy znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam na wróżby indywidualne. Coś mi karty nie chcą dzisiaj wyskakiwać, także będę musiała być może wyciągnąć. O, jedna się już odwróciła, widzę. Król monet w poniedziałek, czyli w poniedziałek proszę pomyślcie o swojej egzystencji, o finansach, o pracy, o być może nowych projektach biznesowych, nie wiem, zawodowych. W poniedziałek powinniście być pilni, bardzo konsekwentni w działaniu, realistyczni, zdyscyplinowani, pracowici i bardzo również racjonalnie myślący, myślący również dobrze, racjonalistycznie o swoich finansach. Po prostu być może będziecie mieli też rozmowę z waszym szefem, z waszą szefową, która ma tutaj w pracy coś do powiedzenia. We wtorek królowa mieczy. Wow, królowa mieczy to oczywiście takie znaki zodiaku jak waga, bliźnięta i wodnik. Ostra w działaniu królowa, która konkretnie zmierza do swoich celów i odcina wszystko po drodze, co jej nie służy. Czyli nie bierze tego wszystkiego jak kulę u nogi, tylko odcina wszystkie rzeczy i sprawy i ludzi, którzy jej nie służą i znajduje sobie nowe cele, by działać konsekwentnie do celu. Także kochani, tutaj we wtorek działajcie ostro i pewnie siebie zdecydowanie, na zimno, bez emocji. Również mentalnie przemyślcie sobie swój sposób działania, działajcie szybko, miejcie jakiś koncept, jakiś plan działania i bądźcie też samodzielne, odważne, jasne w działaniu. W środę 8 kielichów. 8 kielichów to odejście, jak widzicie. Odejście od spraw starych, odejście od spraw, które Wam nie służyły. Zostawienie uczuć, emocji, spraw, ludzi, które Wam nie służą. I odejście od tego właśnie, co Wam robi źle, tak? Czyli tutaj
we wtorek żeśmy coś zdecydowali, przemyśleli i w środę zostawiacie te stare sprawy, dystansujecie się, odcinacie się od wszystkiego, co złe i idziecie swoją drogą po prostu. Swoją drogą, patrzycie w nowe, tak? W nowy horyzont, w nowe sprawy, nowe projekty, nowe pomysły. Czy jakieś odejście w środę? Nie wiem, może rozstanie się z partnerem, odejście od związku, założenie sprawy rozwodowej, odejście od starych spraw, odejście z zawodu lub od jakichś ludzi, którzy Wam nie służą. Czwartek, cztery kielichy. Boże, smutek jakiś znowu po odejściu. Tak, no to tutaj cztery kielichy mówią o rozczarowaniu, apatii, samotności, po stracie czegoś. Tutaj dokonaliście jakiś wybór, który jest dla Was troszeczkę bolesny. Jakiś no, duży smutek, apatia, rozpacz. Nie widzicie nowej szansy również, którą los Wam podsyła, tutaj podsuwa pod nos. Jesteście naprawdę w smutku, w żałobie jakby i jacyś czujecie się obrażeni, czy nie skłonni do działania, pasywni wręcz, siedzący, tak, czyli pasywni. Nie widzicie w ogóle szansy jakiejś nowej, którą los ewentualnie Wam tutaj podsuwa, tak, ponieważ zobaczcie, na tej karcie los podsuwa tutaj Wam pod nos nowy kielich, ale Wy tego nie zauważacie. Patrzycie w ziemię, jesteście smutni, apatyczni. W piątek uwaga na wszelkich kłamców, intrygantów, na wszelkich jakichś złodziei. Uważajcie, by Wam coś nie zostało ukradzione. Tutaj ta karta jakichś kłamstw, jakiegoś kłamcy, oszusta, zdrady. No i kogoś, kto tu ucieka przed wyjaśnieniem jakichś spraw, tak, zakłamanych. To bardzo zła karta, gdzie powinniście również uważać na ludzi, którzy triksują, chcą Was oszukać, okłamać, coś Wam ukraść. Także uwaga w piątek na oszustów, uwaga na mężczyzn, którzy zdradzają, którzy Was okłamują. Także piątek, uwaga, ostroga kart, tak? W sobotę 9 monet. 9 monet to znowu szczęście, dobra passa w finansach, w waszej egzystencji. Być może tutaj 9 monet, jakieś, nie wiem, dostaniecie jakieś pieniążki, czy wygracie jakieś pieniążki, wygrana w totolotka lub wygrana, ponieważ nie wiem, tutaj będą jakieś lepsze finanse, być może macie pomysły na jakieś projekty. W każdym bądź razie ta karta mówi o jakichś dobrych pieniądzach, dobrej właśnie pasie w pieniądzach, finansach, w zawodowych sprawach być może, również jeśli chodzi o sprawy związku, to stabilność, szczęście w miłości i sukces ogólny taki w sobotę, czyli bardzo dobry jakiś pozytywny dzień w sobotę, tak? 9 monet. 9 monet to też, że musicie mieć samodyscyplinę, dążyć konsekwentnie do sukcesu, do celów. Odpowiedzialni powinniście być, także wtedy na pewno osiągniecie ten sukces. W niedzielę trzeba o coś zawalczyć, albo uwaga też przed kłótniami, sporami, prowokacjami. W niedzielę trzeba zawalczyć, jakiś jest niespokojny czas. Trzeba zawalczyć, jakiś jest chaotyczny czas, pełen turbulencji, jakaś agresja może z zewnątrz, czy nie wiem, w rodzinie, czy w kręgu przyjaciół, czy ktoś będzie Was prowokował. Uważajcie, byście okazali się tutaj spokojem i cierpliwością, wstrzemięźliwością, byście nie dawali się tutaj unieść tym prowokacjom, agresywnym takim energiom, tak, która jest w niedzielę. Uwaga na wszelakie kłótnie, sprzeczki, dyskusje, na wszelakie jakieś tutaj zaczepki, by się nie dać sprowokować, bo wtedy wybuchnie naprawdę duża awantura. No, taki jest tutaj tydzień nasz przełomowy 2 miesięcy, marca i kwietnia. Także uwaga, kochani,
żeby nie wpaść w jakiś nadmierny smutek. Tutaj jakieś sprawy się zakończą, gdzieś odejdziecie od czegoś, co Wam nie służy, co Was martwi, co Was obarcza i będziecie po tym smutni. Uwaga tej na kłamców, na intrygantów. No i w sobotę bardzo dobry dzień. Sobota to bardzo naprawdę tutaj no, jakiś dzień sukcesu. I w poniedziałek uwaga na tego Königa der Münzen, czyli na króla monet. Tutaj może być jakaś rozmowa z szefem, czy rozmowa kwalifikacyjna, czy rozmowa z jakimś przełożonym ważna, lub Wy powinniście tutaj pomyśleć o swojej egzystencji, być bardzo zdyscyplinowani. I w niedzielę ostroga uwaga przed kłótniami. Dziękuję serdecznie, życzę Wam oczywiście wspaniałego, pozytywnego, dobrego tygodnia i do usłyszenia już wkrótce.